Cześć Wam, dzisiaj będzie kolejny filmik. Filmik za filmikiem, jak widzicie, leci. Wczoraj był Mikołaj, a dzisiaj dopiero paczki do mnie przyszły. Obydwie z AliExpressa, z Chin. I teraz sobie wylosujmy, którą będę rozpakowywał i o której będzie ten filmik. Czyli Enedwera, aby Chińczyka unurza, aby Aża Bachińczyka, co z tego wynika? Dobra, lecimy z tą. O, czułem, że kurde, że tamta była lepsza, ale okej. Okay. Co zauważyłem? Teraz jakby chyba te wszystkie przesyłki, które są z AliExpressa i z Chin, naklejają dodatkową naklejkę gdzieś tam u nas w Polsce. Albo to już tak było, albo coś mi się zdaje. Bo pod spodem jest naklejka, która była wydrukowana w Chinach. A tutaj widać, że to jest Polska, która idzie na. Ona powinna. W ogóle to jest najlepsze. Co jest najlepsze w tym, że ja wybrałem opcję dostawy na paczkomaty, a przysłali mi paczką, czyli Chińczyk jakby się, nie wiem, rąbnął albo nie umiał wysłać na paczkomat i wysłał na ten adres, co miałem do wysyłki podany. Ale okej, mniejsza z tym, doszło. Także rozpakujemy sobie tą paczuszkę. Zacznę może od góry. I bardzo starannie, bo ja już wiem, co jest w tej paczce, bo wyczułem to odkładając tamtą. Nawet może i dobrze, bo to będzie kolejna część na temat konsoli. Uwaga, co zamówiłem sobie. Pamiętacie, jak kręciłem pierwszy filmik na temat tej PS4 z OLX-a, drugiej sztuki, gdzie tam był problem z uruchomieniem jej. I mówiłem, że tam ten APU jest do przekalkowania i tak dalej. Pomyślałem sobie, a zamówię sobie sita do PS4. Tak o, tanie były, także. Pa-pam! Oto są sita do PS4. I co ciekawe, trochę jest wgięte, widzę, te sito, jedno. Widzicie? I jestem ciekawy, jak to wygląda. Teoretycznie mam już podstawę, żeby bawić się nawet w przekulkowanie pamięci DDR w PS4. Są cztery sita. Coś takiego. Pierwsze, największe, które jest pod tapu. Może ja na razie nic nie będę robił. Pokażę Wam. Jest trochę wygięte i trzeba będzie je po prostu naprostować jakoś ładnie, bardzo delikatnie. Wiadomo, ta przesyłka to zwykła koperta bąbelkowa, także no okej, powiedzmy, że da rady nanieść kulki na ten układ. Jeszcze by mi się przydało do takich sit jakieś takie urządzonko, które by pozwalało skręcić to wszystko w jedną całość z tym całym APU. APU, tak, dobrze mówię. APU. I wtedy rozsypać kuleczki, ładnie podgrzać, żeby się ułożyło. I mamy naniesione kulki na cały ten. Tutaj mamy na tym sicie jeszcze taki opis, postaram się pokazać. O jest, PS4 CXD926G 0,6 mm kulki. Super, fajnie. Następne sito to jest takie coś. I tu mamy DDR5 0,45 mm kuleczki. Zarąbista sprawa. Będę musiał sobie odłożyć je do innych moich sit, które posiadam na wyposażeniu. Czwarte sito jest, podejrzewam, że do układu chyba Bluetooth. Zresztą zobaczymy, co tu pisze. X D
925G 0,5 mm. I tutaj mamy ostatnie sito do DDR2 3 0,45 mm. DDR2 i DDR5. Fajnie. Super. Pobawiłbym się na czymś ciekawym, na jakiejś konsoli, kurde, żeby to było można zrobić. Słuchajcie, ja zrobię jeszcze na chwilę pauzę, pokażę wam jeszcze inne sita, jakie mam. Dobra, jeszcze mam coś takiego, kiedyś kupiłem taką płytkę. Niestety tutaj trzeba sobie albo wyciąć, albo przyłożyć odpowiednio do układu. I tutaj mamy do różnych telefonów, jak Sony, BlackBerry. Ja kupowałem to do BlackBerry, pamiętam z tego, tu wycinałem dwa jakieś. Jedno się to pamiętam, że było to Power Management od BlackBerry, chyba nawet 9900. A drugie już nie pamiętam, co tu było. Gdzieś mam te sita jeszcze odłożone. Mamy HTC. No, sporo takich układzików, które by pasowały do różnych telefonów. A ja się tak patrzę na te tutaj, co jest takie fajne, ciekawe. Jest opisane jako HTC. Ma takie dosyć duże otwory, kratki. No ale chyba raczej do konsoli żadne z tych nie będzie pasowało. Chociaż kształtem tutaj są jedne takie, które by mniej więcej sugerowały, że to jest pamięć. Widzicie te dwa tutaj? Jakaś pamięć. Oczywiście teraz sobie tak żartuję, jakaś pamięć DDR7, bo takie malutkie już, nie? No także mamy DDR2, DDR5. Od tego modułu Bluetooth, czy tam Wi-Fi. No i główny od naszego układu APU, którego możemy sobie przekulkować. Tylko teraz pytanie. Czy? Nie, no tak, przekulkować można bez problemu, ale żeby kupić na przykład taki gotowy i przełożyć do konsoli, to z tego, co się dowiedziałem od pewnej osoby, która jest, no, poznałem pewną osobę dzięki właśnie tutaj filmikom na YouTubie. Jest bardzo, widzę, że taka obeznana w tematach naprawiania konsol. Podejrzewam, że być może jakiś serwisant też to jest. Mówiła mi, że nie da rady tak łatwo przełożyć kupionego na AliExpressie tego całego apu do konsoli, bo tam jeszcze trzeba zaprogramować jeszcze inne rzeczy, żeby to jakby powiedzieć to. Żeby się ze sobą dogadywały, tak? Te różne podzespoły na płycie głównej. Także przekulkować można, kupić i wlutować i myśleć, że nam to będzie działało. Nie, nie. To już jest wyższa szkoła jazdy. Trzeba mieć programator do tego jakiś specjalny. Także to było na tyle. 10 minut. No, w 10 minutach zamknę się w tym temacie. I powiedzcie mi w komentarzach, czy w ogóle ktoś kiedyś w życiu próbował przekulkowywać taki układ w PS4? No podejrzewam, że mogą się odezwać tylko osoby, które gdzieś tam pracowały w serwisie, chociaż mogą być też takie, które są takim szarym użytkownikiem jak ja, a się bawiły w takie coś. Także to myślę, że też jest cenna wiedza przy naprawianiu konsoli PS4. No i na tym zakończę. Tanio, bo tanio. Nie wiem, ile to mnie wyniosło. 10 zł. Także trzymajcie się. Pozdrawiam was.